Ładnie wyglądać. A zeszyty zostają na głowie. Dzielę to z... Okej, to dalej. 4, 3, a przyspieszenie. Raz, 2, raz. I zmiana. I zmiana. Teraz szybciej. I raz, i dwa. I raz, i dwa. I raz, no, szybciej, raz. Ćwiczenia śródlekcyjne są to krótkie ćwiczenia wykonywane w czasie lekcji. Trwają mniej więcej 2-3 minuty, nie dłużej. Mają na celu zwiększenie efektywności lekcji i odprężenie uczniów, tak, żeby wytrwali jeszcze do końca lekcji, pełni zaangażowania i z pełną koncentracją. W jakim celu wykonujemy te ćwiczenia? Po to, żeby odpoczął kręgosłup. Prawie cały dzień spędzamy się w pozycji siedzącej, dlatego chcemy pomóc uczniom wyprostować plecy i utrzymać prawidłową sylwetkę. Dodatkowo chcemy pobudzić układ oddechowy, układ krwionośny. Na pewno musimy pomóc dzieciom, żeby, czy młodzieży, żeby odpoczęły oczy. A dodatkowo jest taki element edukacyjny, żeby dzieciaki zauważyły, że można spędzać wolny czas, można odpoczywać poprzez aktywność fizyczną. Ćwiczenia mają różny charakter, mogą być oddechowe, na równowagę, rozciągające kręgosłup, klatkę piersiową. W czasie lekcji można wybrać tylko kilka ćwiczeń, nie trzeba wykonywać ich wszystkich. Wystarczą 2-3, żeby zwiększyć koncentrację w czasie lekcji i żeby popracować nad prawidłową postawą dzieci w czasie lekcji. Jeszcze. No dobra, jedna strona jest ok, a druga? Złapiecie? I jak? Udało się? Próbujemy, walczymy, walczymy. Ja tu popatrzę. Robiliśmy takie ćwiczenia wcześniej, na przykład na polskim. Pan na każdej lekcji robi z nami podobne ćwiczenia. Podobają mi się te ćwiczenia, są takim fajnym urozmaiceniem lekcji. Ja lubię robić takie ćwiczenia, bo to pomaga mi bardziej skoncentrować się na lekcji. Ten czas na ćwiczenia na pewno nie jest stracony jakoś. Jest to, tak jak już mówiłem, urozmaicenie. Ważne, żeby ćwiczenia były łatwe do wykonania, żeby były otwarte okna, żeby była dostosowane do miejsca, jakie mamy. Miejsca nie mamy za dużo, więc nie mogą być wymyślne. Muszą odprężać dzieci, a nie stresować i być trudne do wykonania. Do góry. I trzymamy. Teraz puszczamy krzesełko. Macie równowagę? No to teraz pochylamy się do przodu. 4. Wspięcie na palce. I trzymamy. 4, spójrzcie równowagę. Jeszcze 3. Okej, druga strona i kolano. I trzymamy. 4. I teraz ta sama ręka idzie za głowę i ściągamy łokieć w dół. Zobaczcie, wszyscy mają pochyloną głowę, tak jak siedzicie, a tu na odwrót. Ciągniemy głową do tyłu. I siadamy. Wstajemy. Siadamy. Gdzie te zeszyty? Wstajemy, siadamy i wydech. Jeszcze 2 razy. Wdech i wydech. I jeszcze raz.